Dzień dobry. Chciałbym streścić ostatnią lekcję, na której zajmowaliśmy się eksperymentem, doświadczeniem, które polegało na tym, że doprowadziliśmy do tego, żeby bombka zanurzona w wodzie unosiła się w niej swobodnie. Ani nie tonęła, ani nie wypływała. Takie zjawisko nazywa się zjawiskiem zerowej pływalności. No i tu po prawej stronie macie na zdjęciu właśnie taką bombkę. To zdjęcie pochodzi z zeszłego roku, z takiego doświadczenia u żbików. No ale wszystkim nam udało się zrobić to doświadczenie. W tym filmie chciałbym streścić w zasadzie tylko pierwszą część naszej lekcji, to znaczy to, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, czy to doświadczenie rzeczywiście może się udać, i wykorzystaliśmy obliczenia do tego, żeby przekonać się, że warto spróbować. W związku z tym, no, tu mamy tablicę, na której zapisane są te rachunki, i teraz ja przejdę na drugą stronę i będziemy sobie tę tablicę razem wyjaśniać. No, po pierwsze, na tej tablicy jest mnóstwo symboli, jest siła wyporu, no bo staraliśmy się zapisać to wszystko w języku algebry. A algebra posługuje się symbolami, więc mamy siłę wyporu, mamy rho, literkę, którą przyjęło się oznaczać gęstość, więc w tym wypadku to rho będzie znaczyło gęstość cieczy. Mamy G, współczynnik proporcjonalności pomiędzy masą a ciężarem, który na powierzchni Ziemi równa się 1/100 newtona na gram. 1 gram waży na powierzchni Ziemi 1/100 newtona. V to objętość cieczy wypartej przez zanurzone ciało, to znaczy objętość tej cieczy, która musi zrobić miejsce, żeby ciało mogło się w cieczy zanurzyć. W praktyce, jeżeli ciało jest całkowicie zanurzone, jak to będzie w przypadku naszych bombek, to jest po prostu objętość tego ciała, czyli objętość bombki. Ważną rzeczą jest masa jednej śruciny. Mierzyliśmy tę masę, no ale rzeczywiście wyszła 35 grama. No, a zatem waga jednej śruciny to jest 35 dziesięciotysięcznych newtona, no bo to jeszcze trzeba podzielić przez 100, żeby otrzymać wagę. No i też badaliśmy typową siłę wyporu zanurzonej bombki. To było mniej więcej 678 tysięcznych newtona. Te wszystkie doświadczenia, badanie siły wyporu zanurzonej bombki, waga jednej śruciny, to wszystko robiliśmy już wcześniej, także na lekcji tylko powtórzyliśmy to, tak, żeby mieć wszystkie dane zgromadzone razem. Jak to zostało zrobione, jest opisane w pliku, do którego link dostaniecie razem z pracą domową. No i jeszcze posługiwaliśmy się pojęciem gęstości wody słodkiej, czyli rho z takim tutaj napisem na dole woda słodka. To sami też mierzyliśmy to wcześniej, to jest 1 gram na centymetr sześcienny. Gęstość wody słonej, udało nam się tak dobrze posolić wodę, że jej gęstość wynosiła 1,2 grama na centymetr sześcienny. No i jak zmieszaliśmy wodę słodką ze wodą słoną, to udawało nam się osiągnąć gęstość mieszaniny, bez trudu udawało nam się osiągnąć gęstość mieszaniny 1,1 grama na centymetr sześcienny, czyli 10% większą niż gęstość wody słodkiej. Czyli takiej normalnej z kranu. No i teraz jak to wyglądało, jak wyglądały te wzory. No więc po pierwsze, zaczęliśmy od wzoru na siłę wyporu. Ten wzór na siłę wyporu jest tutaj. Siła wyporu to jest iloczyn trzech czynników, tego współczynnika proporcjonalności pomiędzy masą a ciężarem, a no bo siła wyporu to jest ciężar wody wypartej przez to ciało. Wartość siły wyporu to jest
równa się ciężarowi wody wypartej przez to ciało, więc gęstość cieczy, czy gęstość wody w naszym przypadku, razy objętość wody wypartej przez ciało, to jest masa tej wody wypartej przez ciało, a G razy masa to jest jej ciężar. No i to jest taki typowy przykład algebraicznego równania postaci takiej, że Y, czyli siła wyporu, jest iloczynem trzech czynników A razy B razy C. A to będzie nasz współczynnik proporcjonalności, B to będzie gęstość cieczy czy wody, a C to będzie objętość zanurzonego ciała. No i teraz ta siła wyporu typowo to jest 678 tysięcznych newtona. Otóż jeżeli rozumowaliśmy w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w stanie zwiększyć gęstość cieczy o 10%, tak, to znaczy doprowadzić do tego, żeby bombka zanurzona w wodzie słodkiej dolać do tej wody słodkiej wody słonej, tak żeby mieszanina miała większą gęstość. No to jeżeli byśmy byli w stanie zwiększyć gęstość wody o 10%, to wartość siły wyporu też wzrosłaby o 10%, no bo to jest iloczyn trzech czynników. Przez dolanie słonej wody do słodkiej nie zmieniamy prawa grawitacji, tak? Współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem dla wszystkich ciał na Ziemi jest taki sam. Przez dolanie wody słonej do wody słodkiej nie zmieniamy objętości ciała, czyli objętości cieczy wody wypartej przez ciało, to jest równa objętości ciała. A więc to się też nie zmienia. No ale jeżeli o 10% zwiększy się gęstość wody i będzie teraz gęstością mieszaniny, no to o 10% zwiększy się siła wyporu, czyli 10% z 678 tysięcznych newtona to jest 678 dziesięciotysięcznych newtona. No i teraz tę liczbę trzeba porównać z ciężarem śruciny. Prawda? Tu mamy z jednej strony to, o ile możemy zwiększyć siłę wyporu zanurzonej w wodzie całkowicie bombki, a z drugiej strony, ile waży śrucina. Popatrzcie, śrucina waży 35 dziesięciotysięcznych newtona, no czyli 10 takich śrucin ważyłoby 35 tysięcznych newtona, a tu jest 678 dziesięciotysięcznych, czyli w zaokrągleniu 69 tysięcznych newtona, czyli prawie 20 razy więcej. No, można więc powiedzieć, że jesteśmy w stanie zwiększyć siłę wyporu, dolewając słonej wody do słoika z wodą słodką, w którym na dnie leży ta zatopiona bombka, jesteśmy w stanie zwiększyć siłę wyporu o ciężar, który jest równoważny 19 śrucinom, ciężarowi 19 śrucin. Natomiast my potrafimy wyważyć tą bombkę w wodzie słodkiej, używając najpierw wagi, a potem po prostu doświadczalnie badając, czy bombka tonie. Jeżeli tonie, to wyjmujemy jedną śrucinę i sprawdzamy, czy znowu tonie. Jeżeli tonie, wyjmujemy następną śrucinę, sprawdzamy, czy znowu tonie. Tak podebraliśmy duże kulki i śruciny, używając wagi, żeby mniej więcej waga tej bombki z kulkami metalowymi i śrucinami metalowymi w środku była na granicy siły wyporu. No więc po jednej, dwóch, trzech takich próbach okaże się, że po wyjęciu kolejnej śruciny bombka wypływa. Wtedy wkładamy z powrotem tą śrucinę. Teraz bombka zatonie. No ale różnica ciężaru bombki to nie jest różnica 19 śrucin, czy 10 śrucin nawet, tylko jednej śruciny. I dlatego dolewając nawet troszeczkę wody słonej, to co wszyscy żeśmy widzieli, dolewając troszeczkę wody słonej, można spowodować, że nasza bombka uniesie się do góry i będzie sobie tak tutaj po prostu w tej wodzie się unosić, ani tonąć, ani wypływać. No, jestem bardzo z Was dumny, że
wszyscy wykonaliście to doświadczenie i wszystkim się udało. To był duży sukces. Mam nadzieję, że ten film pomoże wam napisać dobrą notatkę z tego doświadczenia. Dziękuję bardzo.